I ruszyły, tak jest. Troszeczkę galopuje Source D.U.L.B. Na pierwszym miejscu prowadzi Source D.U.L.B. Na drugiej pozycji Source D.Tremble. Tam dosyć mocno zgrupowana stawka. Wciąż trójka Source D.U.L.B. na prowadzeniu. Przy wewnętrznej Source D.Tremble numer 2. Największym kołem pędzi Samba de la Tank. Próbuje tam do towarzystwa dołączyć. Pozostałe kłusaki razem zgrupowane dość mocno. Ktoś nam już to wyłamał. To jest Serenade de Bets. Zagalopowała. Trzeba ją powstrzymać, a tu walka cały czas. Nie odpuszczają. Siódemka teraz wysuwa się na prowadzenie. Samba de la Tank. Na drugiej pozycji kłusuje Source D.Tremble. Blisko jest też Source D.U.L.B. Do celownika około 1700 metrów. Stawka powoli się zaczyna rozciągać. Wciąż na czele kłusuje siódemka Samba de la Tank. Na drugiej pozycji Source D.Tremble. Z tyłu gdzieś tam trzy kłusaki bardzo daleko już będą miały problemy, żeby rywalizować. A siódemka z dwójką Samba de la Tank i Source D.Tremble na prowadzeniu. Później bardzo, bardzo duża odległość między tą dwójką a kolejnymi kłusakami. Za moment wejście w zakręt. I cały czas Samba de la Tank i Source D.Tremble na czele. Poprawia dosyć mocno. Rosli Bocage jest na trzecim miejscu. A więc konie raczej mało liczone. Blisko jest także Sibyl Dalcy, Super Marinvel. Daleko Saga. A teraz przesuwa się Romy de Moray. Dużym kołem, blisko jest Rob de Pican na drugim miejscu. O, mocno zgrupowana stawka, za moment wyjdą na prostą finiszową, ale przewagę uzyskuje Romy de Moray. Przy wewnętrznej bandzie kłusuje Rob de Pican. I jeszcze bliżej kanatu Source D.Tremble. I już są kłusaki na prostej finiszowej. Bardzo dobrze Rob de Pican i środkiem toru Romy de Moray. Ale teraz Raya Perrin. Raya Perrin na prowadzenie wysuwa się przy wewnętrznej. Raya Perrin i polem finiszuje Super Marinvel. Bardzo ładnie wyszła Raya Perrin i ona jest na prowadzeniu, ale od pola Super Marinvel. I te dwa kłusaki będą liczyły się w walce o zwycięstwo. Czy trzynastka, czy jedynka. Przy kanacie Raya Perrin i polem mocno napierana Super Marinvel. Ale zwycięża trzynastka Raya Perrin. Na drugim miejscu jedynka Super Marinvel. A więc bardzo emocjonujący wyścig na trzeciej pozycji Romy de Moray. Numer 10.